Izabela Szmonik, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś porozmawiamy o tym, co dzieje się na ukraińskich frontach. Jednak zanim połączę się z panem generałem, chciałam podziękować wszystkim patronom oraz mecenasom, którzy wspierają nasz program. Jeśli ktoś z państwa chciałby nas wesprzeć lub zostać mecenasem, zachęcam do odwiedzenia naszego profilu na Patronite lub do kontaktu mailowego. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu, a teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Dzień dobry panie generale. Dzień dobry pani, witam państwa. Zacznijmy może od ukraińskiego ultimatum, które ostatnio wystosował Zełenski. Jego zdaniem Ukraina ma dwa wyjścia. Może zostać albo przyjęta do NATO, albo zostać wyposażona w broń jądrową przez zachodnich sojuszników. Czy to pana zdaniem nie jest trochę taki akt desperacji Zełenskiego? Jest to próba przekonania Zachodu i Putina też do tego, że będzie Zełenski szukał takich rozwiązań, które pozwolą jemu wyjść z tego, co się w tej chwili dzieje w Ukrainie obronną ręką. Nie jako zwycięzcy na pewno, ale jako tego, który potrafił w sytuacji krytycznej dla Ukrainy, trudnej dla Ukrainy, wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Czy wyjście do NATO będzie realne? Moim zdaniem nie, z uwagi na spory, które toczą się samym NATO. I zanim dojdą do NATO do pełnych uzgodnień jego członkowie, to pewnie upłynie dużo czasu. A tego czasu Zełenski nie ma, w związku z tym Zełenski się spieszy. Co do broni jądrowej natomiast, to mecz jest niezwykle trudny, chociażby dlatego, że pamiętamy porozumienia budapeszczańskie, gdzie Ukraińcy zobowiązali się do tego, że takiej broni posiadać nie będą. Ale moim zdaniem Ukraińcy zawsze dysponowali potencjałem naukowym i technicznym do tego, aby taką broń posiadać. I wielokroć mówiłem na przestrzeni ostatnich 2,5 roku, że taki potencjał jest w zasięgu Ukraińców i nie wykluczałem wtedy też, kiedy o tym mówiłem, że Ukraińcy taki potencjał mają. I moim zdaniem, jeżeli Zełenski o tym mówi, to nie mówi o tym bez powodu. A drugie, to moim zdaniem również jest to, że prawdopodobnie Rosjanie wiedzą o tym, że takie możliwości, taki potencjał Ukraińcy mieć mogą. I Rosjanie się tego też obawiają, ponieważ moim zdaniem w sytuacji krytycznej, takiej sytuacji bez wyjścia, Ukraińcy mogą po taki arsenał sięgnąć. Stąd nie wykluczam, że taki arsenał posiadają. W jakim zakresie tego to my nie wiemy, natomiast jestem przekonany, że potencjał naukowy, techniczny, laboratoryjny do zrobienia tego typu broni mają. Ale z drugiej strony Władimir Putin ostatnio powiedział, że nigdy nie pozwoli Ukrainie osiągnąć potencjał jądrowy ani mieć broni jądrowej. Znaczy, wie pani, my chyba za dużo słuchamy Putina, jego gruźb, jego ostrzeżeń i wszystkiego tego, co on artykułuje do nas. Generalnie chyba przez te ostatnie 20 kilka lat powinniśmy się oswoić z jego narracją i narracją jego sztabu, gdzie jest dużo demagogii, dużo pustosłowia, dużo deklaracji bez pokrycia, dużo gruźb, które nie mają żadnego odniesienia do rzeczywistości. Ale to jest siła, moim zdaniem, propagandy rosyjskiej, tego oręża, które Putin używa cały czas. Oczywiście to oręże robi wrażenie, szczególnie na politykę Zachodu. Ona wywiera określone naciski, ma rezultaty Putin, używając tego oręża. Ale to nie Putin będzie decydował, czy Zełenski będzie miał broń jądrową, czy nie. Jeżeli Ukraina się zdecyduje, a uważam, że się powinna zdecydować w obronie własnej, ponieważ widać wyraźnie, że
Putina zapędy idą dalej niż do tej pory je miał, czyli być może będzie dążył dalej, jeżeli chodzi o zdobycze terytorialne Ukrainy. W związku z tym Ukraina musi mieć argumenty, które będą ostraszały Putina. To jest kwestia być albo nie być Ukrainy. I bym nie zważał tu na narrację i ostrzeżenia Putina, ponieważ w ogóle, wie pani, mnie zaczyna bawić to, co Kreml artykułuje, bo to jest w tej chwili do takich, wydawałoby się, doświadczonych ludzi, którzy są w polityce, w wojsku, to ta narracja w ogóle nie przemawia, wcale nie przemawia. Ona przemawia do ludzi chyba nowych, którzy pojawiają się na scenie politycznej, którzy jeszcze wcześniej nie mieli do czynienia z tą narracją, stąd niektórzy się jeszcze boją tego. Ale wydaje mi się, że czas z tym skończyć, bo Putin nie może zapomnieć, że państwa, z którymi on jest w konflikcie, myślę tu o między innymi NATO, również dysponują potencjałem nuklearnym i że w przypadku, gdyby doszło do wymiany ciosów, to oczywiście to byłoby duże zniszczenie, to byłaby apokalipsa, Armagedon. Natomiast po Rosji by dostał głęboki lej, jak kiedyś został lej po tym meteorycie tunguskim, tylko wielokrotnie większy. To przejdźmy może teraz do wydarzeń na froncie. Siły rosyjskie kontratakują w obwodzie kurskim. Jak tam teraz wygląda sytuacja? Znaczy generalnie w obwodzie kurskim Rosjanom nawet nie chodzi o wyparcie Ukraińców z tego terytorium, ile o wiązanie tych wojsk, które są w tym regionie, wojsk ukraińskich. Ukraińcy mają w tym regionie 4 lub 5 brygad elitarnych, doskonałych brygad, które są doskonale wyszkolone, wyposażone, zaprawione w boju. Tych brygad w tej chwili brakuje Ukraińcom na innych kierunkach, gdzie Rosjanie mają powodzenie i prowadzą operacje. Myślę tutaj o Kupiańsku, o Łymaniu, tu myślę też o kierunku Bachmutu, czy nawet na Zaporożu. W związku z tym Rosjanie, oni bardziej wiążą te siły, które są w Kursku, niż chcą je rozbić, okrążyć i zlikwidować. Jeżeli by im się to udało, na pewno byłby to sukces Rosjan, ale Rosjanie, żeby to osiągnąć, czyli okrążyć i rozbić wojska ukraińskie, które są w obwodzie kurskim, musieliby mieć przewagę 4-5-krotną. W tej chwili takiej przewagi nie mają, ale to, co osiągają, to wiążą te siły, które, podkreślam, Ukraińcom brakuje na innych kierunkach. A czy z perspektywy czasu, pana zdaniem, ta operacja kurska to była dobra decyzja? Znaczy była dobra, przeciągnęła się w czasie. Moim zdaniem Ukraińcy, podobnie jak poprzednio, atakowali przez działania rajdowe, krótkotrwałe operacje zaczepne, które niszczyły, wiązały potencjał rosyjski, po czym dokonywali Ukraińcy odskoku. Tym razem tego odskoku nie dokonali. Związali się w tej chwili z armią rosyjską i moim zdaniem nie mają możliwości takiego szybkiego manewru, żeby móc się oderwać od Rosjan. Rosjanie pilnują, żeby oni się nie oderwali, stąd moim zdaniem na pewno ta operacja w początkowej fazie była sukcesem ukraińskim, ale w tej chwili, kiedy Ukraińcy są związani w tym rejonie działaniami armii rosyjskiej, to właśnie Rosjanie zamienili tą swoją porażkę w sukces, wiążąc te 5 brygad armii ukraińskiej w tym regionie. Teraz te brygady nie mogą walczyć w innych regionach, gdzie są jednak bardziej potrzebne obecnie. Dokładnie tak, one są bardziej potrzebne na froncie wschodnim, gdzie Rosjanie prowadzą dużą ofensywę, mają przewagę strategiczną i w zasadzie od północy, od Charkowa poprzez Kupiańsk, Łymań, wzdłuż rzeki Oskoł, Siewierski Doniec, przez Soledar, Bachmut, Awdijiwkę, aż po Zaporoże, Pokrowsk, do Wuhegdaru. Zatem wydaje się, że Rosjanie w tej chwili uderzają na 6 kierunkach, łamiąc obronę armii ukraińskiej, obronę, która była wcześniej nieprzygotowana, czyli doraźnie przygotowaną, więc tutaj Rosjanie nie muszą mieć dużej przewagi, żeby tą obronę ukraińską przełamywać. Przyjmuje się, że do obrony doraźnie zorganizowanej trzeba mieć przewagę 2-3-1 i tak Rosjanie mają. Stąd te postępy, które Rosjanie mają na tych kierunkach. Rosjanie za wszelką cenę próbują rozbić obronę ukraińską, przełamać ją i wyjść na kierunki, które pozwolą im zwiększyć tempo operacji i wyjść na całą głębokość Donbasu.
W regionie charkowskim właśnie siły rosyjskie zbliżają się do Kupiańska. Trwa też ewakuacja ludności. To są właśnie te postępy, o których pan mówi, prawda? Zawsze zamiarem Rosjan było dojść do Kupiańska. Jest to węzeł komunikacyjny, logistyczny, kluczowy dla utrzymania wojsk ukraińskich w tym regionie. Kluczowy też z dwóch powodów, ponieważ Ukraińcy za rzeką, na wschód od rzeki Oskił, utrzymują znaczny przyczółek od Kupiańska przez aż po Borową. Zatem wydaje się, że utrata Kupiańska może spowodować odcięcie wojsk ukraińskich, które są na wschód od rzeki Oskił, odcięciem drogi odwrotu i drogi zaopatrywania, bo to wspomniałem, węzeł logistyczny. Droga odwrotu może być kluczową, dlatego że pokonanie rzeki Oskił byłoby niezwykle trudne, ponieważ na południe od Kupiańska rzeka Oskił jest rozlana na szerokość miejscami nawet do 3 kilometrów. A zatem przeprawa wojsk przez tak duży akwen wodny, nurt rzeki, która jest teraz wartka, ponieważ jest jesień, są deszcze, i byłoby niezwykle trudne. W związku z tym Ukraińcy, dla nich utrzymanie Kupiańska będzie kluczowe, utrzymanie wojsk na wschód od rzeki Oskił, na tym przyczółku, który jest na wschodnim brzegu tej rzeki. A czego pana zdaniem Ukraińcy potrzebują, aby zatrzymać Rosjan w tym regionie? Czy będą czekać, chcą przeczekać zimę, czy jednak nie mają aż tyle czasu i potrzebują sprzętu i ludzi? Kluczową sprawą to jest oczywiście wzmożenie dostaw broni i amunicji dla armii ukraińskiej. Kluczowa sprawa. I o tym musimy wszyscy wiedzieć, i tu jest ta kluczowa decyzja Amerykanów, którzy kolejne pół miliarda dolarów przeznaczają na wsparcie armii ukraińskiej. Drugie, wyrażenie zgody Ukraińcom na wykonywanie uderzeń głębokich, tak żeby mogli obezwładniać odwody operacyjne armii rosyjskiej, ośrodki szkolenia oraz centra logistyczne, które zapatrują wojska rosyjskie. No i trzecia kwestia, to módlmy się o to, żeby pogoda zatrzymała armię rosyjską, żeby Rosjanie nie mieli takiego tempa działania, jakie w tej chwili mają. A czy dzieje się coś jeszcze istotnego na innych kierunkach, pana zdaniem? Znaczy generalnie zwróciłbym uwagę na dwa kierunki, to znaczy kierunek Pokrowska, gdzie Rosjanie za wszelką cenę rozwijają tą operację zaczepną, próbując pokonać w zasadzie z dwóch kierunków obronę ukraińską z zamiarem wyjścia na południe od Kramatorska, czyli rejonu fortecznego, bo przypomnę, że rejon Kramatorsk Słowiański jest rejonem fortecznym zawczasu przygotowanym. Rosjanie mają świadomość, że bitwa w tym rejonie fortecznym może zahamować ich natarcie całkowicie. W związku z tym próbują odejść od południa. Kramatorsk właśnie jest w kierunku Pokrowska i z kierunku, to jest Czasiw Jar, z kierunku Czasiowego Jaru, trudno to odmieniać, Czasiw Jar. W każdym razie ten kierunek jest zwykle trudny dla Ukraińców, jeżeli chodzi o obronę, ponieważ Rosjanie mają na tym kierunku duże tempo natarcia i to może spowodować załamanie się obrony ukraińskiej na południe od Kramatorska i pozwolić wyjście Rosjanom na południowy zachód od Kramatorska, od tego rejonu fortecznego, czyli wyjść od tyłu na te pozycje obronne, które Ukraińcy przygotowali w rejonie fortecznym Kramatorsk-Słowiańsk. Jednocześnie wyjście również w kierunku na Zaporoże. Jeżeli by się Rosjanom udało wyjść w kierunku Mariupol, Berdiańsk, w kierunku na Zaporoże, to byłby to kierunek bardzo niebezpieczny, ponieważ na tym kierunku Ukraińcy nie mają przygotowanej obrony. I wyjście na tym kierunku mogłoby osłabić bardzo możliwości prowadzenia obrony przez Ukraińców i umożliwiłoby na tym kierunku południowym dojście do Dniepru na północ od zbiornika Kachowskiego Rosjanom. To byłoby bardzo niebezpieczne, by to groziło okrążeniu wojskom ukraińskim znajdującym się na wschodnim brzegu, na wschód od rzeki Dniepr. Bo moim zdaniem Putin uwierzył w to, że jeszcze może dojść w tym roku do rzeki Dniepr, być może, którą to postrzega tą rzekę jako naturalną granicę między Nową Rosją, którą on chce ustanowić na wschód od Dniepru, a Ukrainą, która ocaleje po tej wojnie, czyli wszystko to, co będzie na zachód od Dniepru. Niepokoi to, że w tej chwili morale armii ukraińskiej jest słabe, a to wiemy od naszych kolegów, którzy w tej chwili są na froncie, i to też i Polacy, że morale armii ukraińskiej jest bardzo niskie
Wynika to między innymi z tego, że według oceny żołnierzy, którzy walczą na froncie, bo o nich mówimy, to, co się dzieje w Kijowie, nie gwarantuje żołnierzom tym zdolności do prowadzenia działań wojennych, uzupełnienia strat w jednostkach wojskowych, ponieważ ta mobilizacja, którą prowadzi Zełenski, a jego administracja jest administracją ogólnie mówiąc kulawą, skorodowaną przez korupcję totalną, która uniemożliwia powoływanie żołnierzy do armii i w związku z tym sięgają po takie narzędzie jak branka, czyli siłowe wcielenie obywateli do armii, ale z tych obywateli nie będzie żołnierzy. Z nich żołnierzy nie będzie, w związku z tym będą szukali każdej możliwości do czego? Do dezercji, która się okazuje jest powszechną, jak to mówi jeden z korespondentów naszych z Kijowa. W tym roku rozpoczęto blisko 50 tysięcy postępowań karnych w sprawie dezercji. 51 tysięcy, jest to porażająca cyfra. To jest, można by rzec, 1/5 armii ukraińskiej, która walczy na froncie. A zatem wydaje się, że problemem głównym, dla którym się Ukraińcy w tej chwili zderzają, to jest korupcja w armii, w administracji rosyjskiej, ukraińskiej, przepraszam, w rosyjskiej też jest oczywiście. I to, że nie ma ochotników do armii ukraińskiej, którzy by chcieli być skierowani na front, bo nie wierzą Ukraińcy ani politykom swoim z Kijowa, ani okazuje się dowódcom tym naczelnym, którzy według żołnierzy ukraińskich źle dowodzą. To są te problemy, z którymi się Ukraińcy w tej chwili zderzają i które mają duży wpływ na osłabienie zdolności armii ukraińskiej. No właśnie, czy w takim razie Ukraina nie osiąga teraz kresu swoich możliwości? Jak pan wspomniał, są problemy administracyjne, już nie chodzi tylko o brak sprzętu i ludzi, ale o coraz słabsze funkcjonowanie samego państwa, administracji, korupcja. Czy to nie jest kres możliwości Ukrainy? Znaczy, jeżeli coś się nie zmieni w najbliższym czasie, na to się nie zanosi, to Ukraina znajdzie się w trudnej sytuacji. Ufam, że Ukraina przetrwa tą zimę. Być może w międzyczasie będą miały miejsce takie wydarzenia, głównie polityczne, które spowodują to, że albo Zełenski zrobi porządek z tym, co rzuca się cieniem na wszystko to, co funkcjonuje w tym państwie i co jest, przekłada się na osłabienie armii, albo rzeczywiście Zełenski nie radzi sobie i będzie dążył za wszelką cenę do zawieszenia broni, za każdą cenę. Czyli zgodzić się może na warunki, które dyktuje Putin. Ale to będzie znaczyło koniec Zełenskiego i kres jego rządów, ponieważ Ukraińcy, a szczególnie ci, którzy walczą na froncie, nie zaakceptują takich decyzji, które rozerwą Ukrainę, które dadzą szansę, dadzą zwycięstwo Putinowi. Na to żołnierze walczący w Ukrainie na froncie się nie godzą i oni zawsze wracają pamięcią do tych, którzy oddali na przestrzeni ostatniego 2,5 roku swoje życie za Ukrainę. I tego oni mówią, że to jest wartość dodana, której zmarnować politykom w Kijowie nie można. A pojawiły się też informacje, że generał Syrski jest blokowany w niektórych swoich decyzjach, że nie do końca ta komunikacja na linii Kijów, właśnie wojsko jest płynna. Czy pan ma jakieś informacje na ten temat? Znaczy zawsze był tu problem, za założonego był to problem. Syrski miał być remedium, lekarstwem na te relacje, ponieważ tak jak powiedziałem, przecież relacje między Kijowem a Załużnym nie były poprawne i wielokroć Załużny nie akceptował decyzji płynących z Kijowa. Być może w tej sytuacji podobnej znalazł się i Syrski i być może on, patrząc na to, co Kijów robi, nie godzi się na to, bo konsekwencje za to, co się dzieje w Kijowie, ponosi armia. Być może to wcale nie poprawia relacji, które miały wcześniej charakter niepoprawnych. Być może one dalej są takie, jakim były wcześniej. Wydaje się, że to nie jest rzecz absolutnie nowa i nie jest to, co mówi pani czy ja odkrywcze, że te relacje między politykami w Kijowie a wojskiem nie były dobre i wojsko podejrzewa parlamentarzystów ukraińskich o to, że często gotowi są zdradzić, często są przekupni, gotowi poświęcić Ukrainę i tą część oderwanej Ukrainy, okupowanej Ukrainy, podarować Rosjanom. Zawsze żołnierze podkreślają to, że część polityków w Kijowie jest prorosyjska i wcale nie sprzyja temu, co
oni chcieliby, żeby było dla Ukrainy najlepsze. W związku z tym wydaje mi się, że w tej rywalizacji Kijów, a wojsko staje na straconej pozycji, ponieważ to Kijów ma pieniądze, to Kijów rozdaje te pieniądze i Kijów utrzymuje relacje z Zachodem i on decyduje o wsparciu i rozdawaniu tego wsparcia dla armii. Czyli tutaj po raz kolejny jest sprowadzanie roli wojskowej tylko do roli wykonawców. Wspomnieliśmy wcześniej o braku ludzi, natomiast NATO, kraje NATO przeszkoliły od 2022 roku 120 tysięcy ukraińskich żołnierzy i mówi się, że kraje Unii Europejskiej mają do końca roku przeszkolić 60 tysięcy ukraińskich żołnierzy. I czy pod tym względem widzi Pan jakieś możliwości właśnie, które mogłyby zasilić dodatkowo jeszcze armię ukraińską? Znaczy nie wiem, czy te cyfry, które Pani mówiła, to są takie czyste czy cyfry na papierze czy w realu. Dlatego, to, że z tego, co one wiem, się pojawiły w artykule i to nie są jakieś oficjalne dane, ale powiedzmy, że ja wiem, takie zachowane. Miejmy na uwadze fakt, że spośród wysłanych powiedzmy żołnierzy wszystkich z Ukrainy na zachód do szkolenia, wielu z nich pozostaje na zachodzie, nazwę to dezercją, oni nie wracają z armią na Ukrainę. I to jest rząd wielkości nawet do 20%, to dużo. Więc te cyfry są takie, no powiedzmy, życzeniowe bardziej. Druga rzecz, to dobrze by było, żeby to wojsko wracało wyszkolone, wyposażone na Ukrainę. Jeżeli te wielkości, o których pani mówi, i to, co było napisane, że one są rzeczywistymi wielkościami, to jest poważne wzmocnienie armii ukraińskiej. 180 tysięcy w skali roku. Pytanie, czy ten potencjał jest właściwie wykorzystany, czy on był rzeczywiście realnym potencjałem i czy on trafił tam, gdzie trafić powinien. Ja mówiłem, że około 20% już na wstępie nie dociera na Ukrainę, nie wraca na Ukrainę, to jest to poważny uszczerbek. I pytanie moje jest takie, na ile rzeczywiście ten potencjał jest użyty bojowo? Po froncie tego nie widać. Po froncie tego nie widać, po rezultatach walki na poziomie operacyjnym tego nie widać. Trudno mnie to ocenić, ale pewnie bym bardzo chciał i pani też, żeby tak było, ale moim zdaniem tak nie jest. Znaczy tam od 2022 roku było 120 tysięcy, a w tym roku same kraje Unii Europejskiej 60 tysięcy. 60 tysięcy, przepraszam. Czyli generalnie na przestrzeni 2,5 roku 180 tysięcy. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo. Bardzo bym chciał, żeby to byli żołnierze, którzy trafiają na front, ale z tego, co wiemy z wieści z frontu, uzupełnienia są bardzo ograniczone. Na froncie walczą coraz starsi ludzie, młodych ludzi na froncie nie ma, z dwóch powodów. Po pierwsze, że uciekli, drugie, uciekli i uciekają i po drugie to, że jeszcze na razie nie zdjęto tego limitu dla żołnierzy potencjalnych armii ukraińskiej, którzy mają mniej niż 25 lat. Oni nie mogą być żołnierzami, bo rząd ich chroni, myśląc o przyszłości Ukrainy. Z drugiej strony mamy też przykład Korei Północnej, która swoimi żołnierzami chce zasilić armię rosyjską. Czy pana zdaniem to może być wartość dodana? Każda masa żołnierzy, która trafia na front, jest wartością dodaną. Ja co do wyszkolenia armii Korei Północnej, wiedzę mam bardzo ograniczoną, natomiast ta wiedza, którą mam, mówi o tym, że nie są za bardzo wyszkoleni. Właśnie dlatego Rosjanie mają ich szkolić. Elitarne jednostki. Mówiłam, że Rosjanie mają ich szkolić. Na pewno tak, natomiast biorąc pod uwagę... Tak. Ale oni... Korea Północna wysyła swoich wyszkolonych żołnierzy, bo rzekomo, tak podaje wywiad Korei Południowej, że to są żołnierze elitarnych jednostek. Skoro elitarnych, to wyszkolonych. Oni być może będą szkoleni pod kątem specyfiki frontu, bo to jest zupełnie co innego niż to, do czego byli przygotowani na Półwyspie Koreańskim. Natomiast to jest kolejny mięso armatnie, które front pochłonie, tak jak pochłania żołnierzy rosyjskich. Nie mam dobrego mniemania absolutnie o armii Korei Północnej, poza propagandą oczywiście i poza tym, że Kim Jong-un cały czas podnosi temperaturę na Półwyspie Koreańskim,
ale wartość bojowa tych jednostek moim zdaniem jest bardzo ograniczona. To na koniec chciałam pana zapytać, czego możemy spodziewać się tej zimy na froncie? Właśnie mówiłem wcześniej, że mówimy się o pogodę taką, która zatrzyma armię rosyjską. Rosjanie będą za wszelką cenę, wykorzystując pogodę, między innymi okres mrozów, skutej ziemi, będą wykorzystywali do tego, żeby szturmować pozycję armii ukraińskiej. Zmienili taktykę, teraz bardziej używają piechoty. Być może ta koreańska piechota też będzie aktywna w tych działaniach. Będą Rosjanie dążyli do tego, żeby na wiosnę być w lepszym położeniu, jeżeli chodzi o front, niż są w tej chwili. Oni wiedzą o tym dobrze, że czas, który zbliża wszystkich do zawieszenia broni, jest coraz bliżej. Być może rok przyszły będzie tym rokiem, kiedy dojdzie do rozstrzygnięć, choć moim zdaniem wszystko zależy od tego, jakie będą relacje na linii Pekin-Waszyngton, to po pierwsze, i jak rozwinie się sytuacja w dwóch regionach, na Bliskim Wschodzie i w Indo-Pacyfiku. Tam w tej chwili może być kolejne źródło wojen, zaognienia się sytuacji geopolitycznej. I nie twierdzę, że wojna w Ukrainie zejdzie na plan drugi, ale tych ognisk wojen będzie coraz więcej i w związku z tym będzie duże przesunięcie uwagi wszystkich, również i uwagi militarnej na inne fronty, między innymi to myślę o regionie Bliskiego Wschodu, który się może rozlać w każdej chwili, i to, co się może wydarzyć jeszcze w Indo-Pacyfiku, bo Chiny coraz bardziej stają się agresywne w stosunku do, po pierwsze, Tajwanu, po drugie, do potencjalnego sojuszu państw antychińskich, myślę tu o Japonii, o Korei Południowej, o Filipinach, które zawierają sojusze po to, żeby się bronić przed tą ekspansją chińską w rejonie Indo-Pacyfiku, czyli tych ognisk zapalnych jest coraz więcej i one będą jakby polaryzowały nasze działania, naszą uwagę. Tak, zwłaszcza, że Chiny zbroją się teraz na potęgę. Bardzo dziękuję panu za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam panią serdecznie. Dziękuję i to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.